Na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego likwidacji uległo Księstwo Warszawskie. Z Wielkopolski i Kujaw stworzono zależne od Prus Wielkie Księstwo Poznańskie. Natomiast ziemię chełmińską bezpośrednio włączono do Prus. Kraków wraz z najbliższymi jego okolicami stał się autonomiczną Rzeczpospolitą Krakowską. Z pozostałych ziem stworzono zależne od Rosji Królestwo Polskie. Od tego momentu wszystkie dawne ziemie polskie znajdujące się we władaniu Austrii określano mianem Galicji. Królestwo Polskie, nazwane również Królestwem Kongresowym lub Kongresówką, było monarchią związaną unią personalną z Rosją. W ten sposób car Aleksander I stał się równocześnie królem Polski. Królestwo otrzymało konstytucję, dającą władcy bardzo duży katalog uprawnień. Miał prawo składać projekty ustaw, pełnił władzę wykonawczą, był głównodowodzącym armii i prowadził politykę zagraniczną. W wypadku jego nieobecności władzę w jego imieniu pełnił namiestnik. Jednak w rzeczywistości kontrola nad królestwem spoczywała w rękach brata cara, wielkiego księcia Konstantego. Konstytucja gwarantowała wszystkim obywatelom równość wobec prawa, wolność religii, druku oraz nietykalność osobistą. Władza ustawodawcza należała do Sejmu, który składał się z króla, senatu i izby poselskiej. Sejm w ramach swoich kompetencji decydował o budżecie państwa i podatkach. Funkcję rządu pełniła Rada Administracyjna, na czele której stał namiestnik. Teoretycznie konstytucja dawała królestwu dużą swobodę, jednak faktycznie od początku nie była przez cara traktowana poważnie. Utworzone w ramach Prus Wielkie Księstwo Poznańskie uzyskało ograniczoną autonomię. Język polski, obok niemieckiego, był językiem urzędowym. Od 1824 roku funkcjonował Sejm Prowincjonalny, w którym obrady toczyły się w języku polskim. Rzeczpospolita Krakowska była obszarem autonomicznym, znajdującym się pod protektoratem, czyli kontrolą, trzech państw zaborczych. Nie mogła prowadzić samodzielnej polityki zagranicznej, ale równocześnie nie mogły na jej terenie stacjonować wojska państw zaborczych. Ustrój gwarantowała konstytucja, zapewniająca równość wobec prawa, niezależność sądownictwa oraz wolność osobistą chłopów. Ziemie polskie znajdujące się pod zaborami nie rozwijały się równomiernie. Rozwój najszybciej postępował w zaborze pruskim, najwolniej w zaborze austriackim. W każdym zaborze dominowało rolnictwo. Jednak w zaborze pruskim najszybciej, bo już na początku XIX wieku, zlikwidowano poddaństwo chłopów, dając im wolność osobistą i możliwość wykupienia ziemi, na której pracowali, rozpoczynając tym samym proces uwłaszczenia. W zaborze austriackim proces ten rozpoczął się od 1848 roku, a w zaborze rosyjskim nadal funkcjonowała gospodarka oparta na pańszczyźnie. Najszybciej przemysł rozwijał się na ziemiach pruskich na Górnym Śląsku. W zaborze rosyjskim przemysł koncentrował się w trzech głównych ośrodkach: łódzkim, przemysł włókienniczy, Zagłębiu Dąbrowskim, przemysł ciężki i górnictwo oraz w Zagłębiu Staropolskim, górnictwo i hutnictwo. W Galicji najważniejszymi ośrodkami przemysłowymi były kopalnie soli w Wieliczce i Bochni. O ile rozwój przemysłu i nowoczesnego rolnictwa w Prusach był spowodowany szybko rozwijającymi się stosunkami kapitalistycznymi, o tyle w zaborze rosyjskim czynnikiem decydującym o rozwoju było państwo. Duży wpływ na rozwój gospodarki miał minister skarbu Franciszek Drucki-Lubecki. Z jego inicjatywy założono Bank Polski czy zniesiono cła z Rosją. Z biegiem czasu uchwalona przez Aleksandra I konstytucja była coraz częściej przez niego łamana. Rozbudował tajną policję oraz wprowadził cenzurę, czyli kontrolę gazet i książek przed ich wydaniem. Było to jawne uderzenie w wolność słowa. Sam król zapowiedział również zmiany w ustroju królestw. Przeciwko ograniczeniom praw i wolności wystąpiła grupa liberalnych posłów z województwa kaliskiego, określanych mianem Kaliszan. Próbowali utworzyć w Sejmie legalną opozycję wobec cara. Ten jednak pozbawił ich możliwości działania, przestając ten Sejm zwoływać, a samych Kaliszan umieszczono w bezprawnym areszcie domowym.
Wobec braku możliwości funkcjonowania legalnej opozycji zaczęły powstawać jej formy konspiracyjne, czyli nielegalne z punktu widzenia prawa organizacje, które prowadziły działalność skierowaną przeciw władzy. W 1825 roku, po śmierci Aleksandra I i wstąpieniu na tron Mikołaja I, sytuacja w królestwie jeszcze się pogorszyła. Punktem kulminacyjnym dla nastrojów antyrosyjskich okazał się rok 1830. Najpierw do Warszawy dotarła informacja o udanej rewolucji lipcowej we Francji. W sierpniu 1830 roku doszło do rewolucji w Niderlandach, gdzie walkę o niepodległość rozpoczęli Belgowie. Istniało ryzyko, że wojsko polskie może zostać zaangażowane w operacji mającej stłumić bunt Belgów i część elit obawiała się, że wraz z wyjściem armii z królestwa car dokona zmiany statusu kongresówki. Dodatkowo pojawiło się ryzyko wykrycia spisku przygotowywanego w Szkole Podchorążych Piechoty przez Piotra Wysockiego. I to właśnie Piotr Wysocki wraz z podchorążymi podjął decyzję o rozpoczęciu walki. Co ciekawe, konspiratorzy nie mieli dokładnego planu działania i nie podjęli rozmów z nikim, kto miałby stanąć na czele powstania. Całość założeń była oparta na przysłowiowym myśleniu życzeniowym spiskowców. Zryw wybuchł w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Głównym celem ludzi Wysockiego było pojmanie brata cara, wielkiego księcia Konstantego, który był głównodowodzącym armii królestwa. Jednak udało mu się zbiec. Poparcia powstańcom nie udzielił żaden z wyższych dowódców, a większość elit pozostała mu obojętna. Gdyby nie wsparcie mieszkańców stolicy, które doprowadziło do opanowania miejskiego arsenału, powstanie zakończyłoby się już po kilku godzinach. Jednak po nocnych starciach udało się opanować Warszawę, a Rosjanie wycofali się z miasta. Władze królestwa nie chciały doprowadzić do otwartej wojny z Rosją. Jednak presja wojowniczo nastawionych mieszkańców stolicy wymuszała na elitach działanie. 5 grudnia 1830 roku całkowitą władzę wojskową i polityczną przejął Józef Chłopicki, bohater wojen napoleońskich, który ogłosił się dyktatorem powstania. Pod presją społeczną prowadził powolną rozbudowę armii, ale równocześnie prowadził negocjacje z Mikołajem I. Car zażądał natychmiastowego zakończenia powstania. W tych okolicznościach w styczniu 1831 roku Sejm zdecydował się pozbawić Mikołaja I tronu i zerwał unię personalną z Rosją. To oznaczało wybuch wojny. Chłopicki po fiasku negocjacji z carem zrzekł się dyktatury, a władzę przejął rząd narodowy. Największym problemem powstania był fakt, że nie zostało ono poparte przez słupów. Nie udało się wypracować chociażby wzorem powstania kościuszkowskiego programu, który zachęciłby tą grupę społeczną do walki o niepodległość, a stanowili oni przecież większość ówczesnego społeczeństwa. Rząd narodowy w wojnie z Rosją nie posiadał żadnych sojuszników na arenie międzynarodowej. Polsce przyszło się mierzyć z potęgą caratu samodzielnie. W lutym 1831 roku do królestwa wkracza 120-tysięczna armia rosyjska. Polacy są w stanie wystawić przeciw nim 50 tysięcy żołnierzy. Celem rosyjskiej ofensywy jest Warszawa. Oddziały polskie zagrodziły drogę wojskom carskim pod Olszynką Grochowską, gdzie 25 lutego doszło do bitwy, w której Polacy zostali zmuszeni do odwrotu, jednak Rosjanie, ze względu na straty, zrezygnowali ze szturmu Warszawy i odeszli na Leże Zimowe, gdzie mieli oczekiwać nadejścia wiosny i lepszych warunków do prowadzenia walk. Na przełomie marca i kwietnia 1831 roku Polacy rozpoczęli wiosenną ofensywę, której plan przygotował generał Ignacy Prądzyński. Miała ona wykorzystać rozdzielenie armii rosyjskiej, co miało umożliwić rozbijanie jej częściami. Mimo sukcesów i wygranych przez Polaków bitew pod Wawrem, Dębem Wielkim oraz Iganiami, operacja została zatrzymana w połowie kwietnia decyzją głównodowodzącego. W maju, w trakcie polskiej kolejnej akcji ofensywnej, doszło do bitwy pod Ostrołęką, w której Polacy zostali pokonani. Po tym starciu powstańcy przechodzą do obrony, oddając w całości inicjatywę Rosjanom. 6 września 1831 roku wojska rosyjskie rozpoczynają szturm Warszawy,
uderzając od zachodu, który był najsłabiej przygotowany do obrony. Polacy, mimo bohaterskiej walki, zostają ze stolicy wyparci, a miasto kapituluje 8 września. 21 października poddaje się Zamość, ostatni punkt broniony przez powstańców. Powstanie listopadowe objęło nie tylko tereny Królestwa Polskiego, lecz także dawne ziemie Rzeczpospolitej zagarnięte przez Rosjan – Litwę, Podlasie, Wołyń i Podolę. Na Litwie do walki początkowo stanęły nieliczne oddziały powstańcze, zasilone wiosną 1831 roku przez polskie oddziały regularne. Działania wojenne na Litwie wiązały duże siły rosyjskie i mocno wpływały na sytuację wojsk carskich w królestwie. Wśród dowódców na tym obszarze wyróżniła się Emilia Plater, która sformowała własny oddział partyzancki, a następnie z powodzeniem walczyła z Rosjanami. W walkach w powstaniu dosłużyła się stopnia kapitana Wojska Polskiego. Ostatecznie powstanie na Litwie zostaje stłumione latem 1831 roku. Na Wołyniu i Podolu powstanie próbował wzniecić generał Józef Dwernicki. Jednak mimo serii sukcesów w walkach z Rosjanami nie otrzymał wsparcia od ludności zamieszkującej te tereny. Mimo tego, że powstanie nie otrzymało pomocy ze strony żadnego z mocarstw i uznawane było za wewnętrzną sprawę Rosji, to spotkało się z dużą sympatią ze strony europejskiej opinii publicznej jako realizacja romantycznej idei walki o wolność. Upadek powstania listopadowego rozpoczął serię represji, czyli prześladowań ze strony rządu carskiego. Skierowane one były przeciwko osobom zaangażowanym w walkę z Rosją. Dlatego wielu Polaków zdecydowało się na emigrację, czyli wyjazd za granicę. Na wyjazd z kraju zdecydowali się jednak nie tylko bezpośredni uczestnicy walk, ale również przedstawiciele nauki, kultury i sztuki. Tą falę wyjazdów za granicę, jaka miała miejsce po klęsce powstania listopadowego, określa się mianem Wielkiej Emigracji. Głównym ośrodkiem polskiej elity intelektualnej stał się Paryż. Znaleźli się tam m.in. Fryderyk Chopin, Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz i Zygmunt Krasiński. Większość emigrantów uważała, że trzeba dążyć do wyzwolenia kraju spod obcego panowania. Liczono na pomoc innych narodów w imię hasła za wolność waszą i naszą. Szybko doszło do powstania stronnictw politycznych, które przy użyciu różnych metod pracowały na rzecz odzyskania niepodległości. Pierwszym stronnictwem był Komitet Narodowy Polski, którego przywódcą był Joachim Lelewel. Dążył on do odzyskania niepodległości przy współpracy różnych grup społecznych. Kontakt z krajem utrzymywali poprzez działalność emisariuszy, czyli tajnych wysłanników, którzy zbierali informacje z danego obszaru. Myśl konserwatywną reprezentował Hotel Lambert, na czele którego stanął Adam Jerzy Czartoryski, prezes powstańczego rządu narodowego. Stronnictwo dążyło do wprowadzenia w Polsce monarchii konstytucyjnej. Zrezygnowano z samodzielnego powstania zbrojnego, w zamian za co próbowano sprawę polską uruchamiać na arenie międzynarodowej, widząc możliwość odtworzenia kraju w efekcie wielkiej europejskiej wojny. Dążono do ewolucyjnych przemian społecznych, w tym uwłaszczenia chłopów. Towarzystwo Demokratyczne Polskie było stronnictwem, które dążyło do zorganizowania powstania, które miało wybuchnąć równocześnie we wszystkich trzech zaborach z udziałem całego społeczeństwa. Niepodległą Polskę widzieli jako kraj z ustrojem republikańskim, bez przywilejów stanowych. Przywódcą ruchu był Wiktor Heltman. Najbardziej radykalnym stronnictwem Wielkiej Emigracji były Gromady Ludu Polskiego. Głosiły radykalny program społeczny zakładający zniesienie wszystkich stanów i przywilejów, wzrównanie w prawach wszystkich stanów, przydzielenie chłopom ziemi w użytkowanie oraz zniesienie własności prywatnej. Polska miała być republiką, a niepodległość odzyskać w ramach ludowego powstania. Przywódcą ruchu był Stanisław Worcel. Po upadku powstania, decyzją cara Mikołaja I, unieważniono w 1832 roku konstytucję królestwa, wprowadzając na jej miejsce statut organiczny. Na jego mocy zlikwidowano Sejm i ograniczono kompetencje rządu. Car sprawował władzę za pośrednictwem swojego namiestnika. Został nim Iwan Paskiewicz. Rozwiązano polską armię.
Królestwo obciążono wysoką kontrybucją i na jego koszt wybudowano w Warszawie cytadelę, która miała pełnić straż nad nieposłusznym miastem. W 1833 roku ogłoszono stan wojenny, a w 1847 wprowadzono rosyjski kodeks karny. Podział administracyjny zmieniono na rosyjski, czyli zniknęły województwa, a pojawiły się gubernie. Zamknięto uniwersytety w Warszawie i Wilnie i rozpoczął się powolny proces rusyfikacji ziem polskich. W szkołach pozostał język polski, jednak jego rolę ograniczono. Zlikwidowano kościół grekokatolicki i podporządkowano go kościołowi prawosławnemu. Względem uczestników powstania, których schwytano, stosowano konfiskatę majątku, wcielenie do armii rosyjskiej czy zsyłkę na Syberię, albo skazywano na katorgę, czyli niewolniczą pracę w kopalniach bądź lasach. Represje dosięgły również terenów zaboru pruskiego. Mieszkańcy tych ziem bardzo przychylnie odnosili się do walczących z Rosją rodaków. Do kongresówki płynęły pieniądze i ochotnicy. Władze pruskie próbowały tym działaniom zapobiegać, a schwytanych na pomocy powstańcom karano więzieniem i konfiskatą majątku. W ostatecznym rozrachunku ograniczono również autonomię Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Zlikwidowano urząd namiestnika, a administrację, sądownictwo i szkolnictwo zaczęto przekształcać na wzór pruski. Rozpoczęto również akcję osiedlania Niemców w Wielkopolsce. W drugiej połowie lat 30. i na początku lat 40. XIX wieku na ziemiach polskich zaczął odżywać ruch spiskowy. Dużą rolę w jego odtworzeniu odgrywali emisariusze emigracyjni. W 1835 roku w Krakowie powstało Tajne Stowarzyszenie Ludu Polskiego, którego reprezentantem był Szymon Konarski. W Wielkopolsce powołano Centralizację Poznańską, tajny komitet kierowany przez Karola Liberta. W Warszawie z inspiracji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego powstał Związek Narodu Polskiego, na czele którego stanęli radykalni działacze socjalistyczni Henryk Kamieński oraz Edward Dębowski. Działalność agitacyjną wśród chłopstwa w duchu socjalistycznym prowadził ksiądz Piotr Ściegienny. Na rok 1846 emisariusze Towarzystwa Demokratycznego Polskiego przy współpracy z krajowymi organizacjami przygotowywali wybuch ogólnonarodowego powstania. Rozbicie siatek konspiracyjnych w zaborze pruskim i rosyjskim właściwie uniemożliwiło to zamierzenie. Ostatecznie powstanie wybuchło w Krakowie w nocy z 21 na 22 lutego 1846 roku. Z miasta udało się wyprzeć Austriaków. Utworzono rząd narodowy, który ogłosił manifest do narodu polskiego. Manifest stwierdził równość wszystkich obywateli wobec prawa, nadanie chłopom użytkowanej ziemi na własność, zniesienie pańszczyzny oraz pomoc społeczną dla najuboższych. Mimo zapowiedzi prób wciągnięcia do powstania chłopów, zamiary te spełzły na niczym. Austriacy przekonali chłopów, że jednym z celów powstania jest zwiększenie wymiaru pańszczyzny. Na skutek tego, jeszcze przed rozpoczęciem powstania w Krakowie, na terenie Galicji rozpoczęły się ataki chłopów na dwory szlacheckie. Największe natężenie tego typu akcji miało miejsce w rejonie Tarnowa, gdzie na czele chłopów stanął Jakub Szela. Wydarzenia te pochłonęły od 1200 do 3000 ofiar spośród szlachty i przeszły do historii pod nazwą Rabacji Galicyjskiej. Mimo wystąpień chłopów przeciw szlachcie, część działaczy powstańczych nadal próbowała przekonać włościan do udziału w powstaniu. Jeden z przywódców powstania w Krakowie, Edward Dębowski, próbował poprowadzić manifestację patriotyczną na teren Galicji. W wyniku ostrzelania jej przez Austriaków zginął na miejscu. Losy zrywu w Krakowie były przesądzone. Po 9 dniach powstańcy złożyli broń. Decyzją zaborców w listopadzie 1846 roku Kraków został włączony do Cesarstwa Austriackiego. Wybuch rewolucji lutowej we Francji w 1848 roku oraz wydarzenia następującej wkrótce potem wiosny ludów w Europie rozbudziły i polskie nadzieje. W marcu 1848 roku w Poznaniu utworzono Komitet Narodowy, który zwrócił się do władz pruskich z prośbą o przywrócenie Wielkiemu Księstwu Poznańskiemu pełnej autonomii, jaką utraciło po powstaniu listopadowym.
Od początku też rozpoczęto organizowanie Wojska Polskiego, na czele którego stanął Ludwik Mierosławski. Pod naciskiem wydarzeń w pozostałych częściach kraju władze pruskie początkowo porozumiały się z Komitetem Narodowym. Rozpoczęło się spolszczanie administracji, a armię zaczęto organizować w czterech wyznaczonych przez Prusy obozach wojskowych. Jednak wraz ze stabilizacją sytuacji w innych regionach, władze pruskie stopniowo zaczęły się z uzgodnień wycofywać. To doprowadziło do wybuchu powstania, na czele którego stanął Ludwik Mierosławski. Mimo początkowych sukcesów i przyciągnięcia do powstania również chłopów, szybko zaczęło ono tracić rozmach na skutek niechęci ziemiaństwa i części kadry oficerskiej. Obawiano się represji ze strony władz pruskich. Po niespełna 2 tygodniach powstanie upadło, a wraz z nim marzenia o powrocie autonomii dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Wiosna ludów dotknęła także Galicję. W Krakowie i Lwowie powstały komitety narodowe oraz rozpoczęto formowanie Gwardii Narodowej. Do cesarza skierowano petycję z prośbą o polonizację szkół i urzędów oraz uwłaszczenie chłopów. W efekcie tego działania podjął austriacki gubernator, który w imieniu cesarza wydał dekret uwłaszczający chłopów w Galicji. Dokument znosił pańszczyznę oraz oddawał chłopom na własność ziemię, którą użytkowali. Ten ruch odciągnął chłopów od haseł niepodległościowych i umożliwił wojskom austriackim spacyfikowanie nieposłusznych miast i rozbrojenie polskich oddziałów. Polacy wzięli aktywny udział w wiośnie ludów na terenie Europy. Znany już z powstania wielkopolskiego Ludwik Mierosławski był głównodowodzącym Armii Sycylijskiej. Wojciech Chrzanowski dowodził Armią Sardyńską. W Rzymie Adam Mickiewicz utworzył Legion Polski. Największą sławę zdobył jednak Józef Bem, który został naczelnym wodzem powstania węgierskiego. Wraz z utratą niepodległości duży cios otrzymała także polska kultura. Zniknął ośrodek centralny w postaci dworu monarszego, który w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego w dziedzinie kultury i edukacji prowadził bardzo aktywną politykę. Jego rolę po części przejęły rezydencje najbogatszych rodów, np. potockich w Łańcucie czy czartoryskich w Puławach. Centrami polskiej kultury były również największe miasta – Warszawa, Kraków, Poznań czy Wilno. Ważnym ośrodkiem życia kulturalno-oświatowego stało się Królestwo Polskie. Stworzono w nim sieć szkół elementarnych, przeznaczonych dla najuboższych. Była to inicjatywa ministra szkolnictwa Stanisława Kostki-Potockiego oraz sieć szkół zawodowych z inicjatywy Stanisława Staszica. W 1816 roku otwarto Uniwersytet Warszawski, a w Królestwie Polskim pracę kontynuowało Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli niejako Akademia Naukowa skupiająca wybitnych uczonych. Na ziemiach zabranych duże zasługi w rozwoju oświaty miał Adam Jerzy Czartoryski, który przez pewien czas z ramienia władz rosyjskich pełnił rolę kuratora oświaty na zachodnich ziemiach cesarstwa. Dzięki jego działaniom m.in. zreformowano Uniwersytet Wileński. W zaborze pruskim szkolnictwo przeżywało kryzys. Sytuację zmieniło wprowadzenie obowiązku szkolnego w 1825 roku. Tutaj, podobnie jak w zaborze rosyjskim, ośrodkami kulturalnymi były siedziby możnych rodów. W Wielkopolsce wyróżniali się szczególnie działyńscy, którzy w Kórniku stworzyli kolekcję dzieł sztuki oraz bibliotekę. W zaborze austriackim jednym z największych sukcesów było ufundowanie przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, w skład którego wchodziły biblioteka i wydawnictwo. Na przełomie XVIII i XIX wieku w Wielkiej Brytanii pojawił się nowy prąd umysłowy – romantyzm. Odrzucał on hasła oświeceniowe, buntując się przeciw racjonalizmowi oraz istniejącym normom. Romantycy kierowali się sercem, a nie rozumem. Czerpali inspiracje z ludowych tradycji oraz kultury średniowiecza. Poglądy romantyczne szybko przyjęły się na ziemiach polskich, przede wszystkim w zaborze rosyjskim, a głównymi ośrodkami w sposób naturalny stały się największe miasta, czyli Warszawa i Wilno.
Romantycy odrzucali namiastkę państwa, jakim było Królestwo Polskie, i dążyli do pełnej niepodległości. Po upadku Powstania Listopadowego wielu wybitnych twórców wyemigrowało za granicę, a ośrodkiem polskiego romantyzmu stał się Paryż. Do najwybitniejszych polskich twórców należeli poeci Juliusz Słowacki, autor dramatu Kordian, oraz Adam Mickiewicz, autor epopei Pan Tadeusz. Obaj uznawani są za wieszczów narodowych, czyli duchowych przywódców narodu. W tym samym szeregu stoi również kompozytor Fryderyk Chopin oraz malarz Artur Grotger, który swoją twórczość koncentrował wokół Powstania Styczniowego. Z polskim romantyzmem związany jest prąd społeczno-religijny określany mianem mesjanizmu. Wierzono, że nadejdzie wyjątkowy człowiek lub naród, który wyzwoli świat od zła, zmieni jego oblicze i stanie się równocześnie jego duchowym przywódcą. Tym mesjaszem narodów miał być naród polski dzięki swojemu męczeństwu i krwawej walce o niepodległość. Twórcą tej koncepcji był Andrzej Towiański, a jego poglądy wywarły duży wpływ na polskich romantyków. Czasy romantyzmu to pierwszy moment, kiedy pojawiają się prace dotyczące historii Polski. Ich autorem jest Joachim Lelewel, polityk i działacz niepodległościowy, który po powstaniu listopadowym emigruje do Francji. Daje on swoimi pracami podstawy do nowoczesnej nauki historii.